Tylko z Tobą, Matko, solidarni. W nowe jutro dziś idziemy, w nowe jutro, lecz nie sami. Wszystko z Tobą, nic bez Ciebie, Jasnogórska nasza Pani. Przed Tobą, Matko, Twoja Polska zatroskana, w błagalnej prośbie zgina dzisiaj swe kolana. Maryjo, dźwignij naszą pracę i nasz trud. Maryjo, dźwignij solidarny polski lud. Czy dzisiaj nie trzeba podźwignąć tych ludzi bez pracy? Rzeczywiście ta solidarność musi się objawiać dzisiaj w konkrecie, a nie tylko w hasłach samych. Ksiądz Jerzy Popiełuszko na pewno tam z nieba tak patrzy na tych robotników, którzy walczyli. A dzisiaj może w ogóle są zapomniani, bo jak gdyby na plecach tych robotników wypłynęli ci, którzy dzisiaj może się nie przyznają nawet do tej solidarności, może się wstydzą, że kiedyś podnosili palce, kiedy śpiewano Boże coś Polskę, Ojczyznę, wolno racz nam wrócić, Panie. Czy oni dzisiaj nie zniewalają sami rodaków swoich i tę wolność pracy, wolność życia jakoś nie utrudniają? Dlatego i te recytacje, i te piękne pieśni, które wtedy rodziły się i po stanie wojennym, i później, one w jakiś sposób podnosiły ducha narodu. I obyśmy i my umieli właśnie w tej poezji, w tych pieśniach szukać tego jakiegoś, tej nadziei. Chociaż dzisiaj niektórzy Polacy jakoś tracą nadzieję na lepsze jutro. Nie. W nowe jutro dziś idziemy razem z Bogiem. Panie, który jesteś w niebie, stanu wojennego w całym kraju nie spowodował zniknięcia Solidarności, tak jakby sobie życzyła to władza. Również w regionie piotrkowskim ta Solidarność wśród ludzi, którzy może nie zajmowali czołowych pozycji w hierarchii związkowej, ale u ludzi, którzy byli tymi członkami, czynnymi członkami, była ta solidarność o wiele, wiele większa niż nawet w okresie przed stanem wojennym. Było to spowodowane, że mieliśmy wielkich sprzymierzeńców w postaci na choćby księdza Jana Umińskiego, księdza ojca Bronisława Sroki, no i superiora kościoła ojców jezuitów, księdza Remigiusza Wysockiego. Ojciec Remigiusz zezwalał Solidarności na bardzo dużo. Mieliśmy tam swobodę, mieliśmy azyl. Jeden ze sztandarów był przechowywany bez przerwy w kościele ojców jezuitów. W
tym kościele mieliśmy schronienie, ale ten sztandar na każdej mszy za ojczyznę był wystawiany. Nikt się nie bał z tym sztandarem stać. Nikt nie wstydził się Solidarności. Chodziliśmy ze znaczkami. W kościele ojców jezuitów były prowadzone prelekcje. Sprowadzani byli najlepsi ludzie i patrioci z całego kraju. Mogliśmy wtedy się kształcić. Mogliśmy wiedzieć właściwie więcej o polityce, o patriotyzmie, o niepodległości Polski niż kiedykolwiek. To szybkie kształcenie przynosiło jednak skutki, bo nikt z nas nie chciał się poddawać. Mimo ciągłej inwigilacji, dowodów na to, że w nasze szeregi bardzo dużo agentów jednak udało się wprowadzić, a niektórych ludzi złamać i przeszli na stronę wroga. To gro tych ludzi, którzy stanowili Solidarność, nigdy się nie poddała. I my mieliśmy troszkę inne dzięki niektórym kapłanom, choćby księdzu Janie Łumińskim, czy ojcu Sroce, czy ojcu Remigiuszu, dlatego, że oni nas uczyli tego patriotyzmu pięknego, a często o takim sienkiewiczowskim podłożu. Dlatego w Piotrkowie Trybunalskim przez cały okres stanu wojennego, że ze wszystkich zakładów piotrkowskich, tych, które już nawet w tej chwili nie istnieją, a więc Huta Kara, Huta Hortensja, Sigmatex i wielu, wielu innych zakładów, ludzie, którzy uczestniczyli w tych mszach za ojczyznę, byli zawsze oddani i wiernie służyli. Także odbywały się uroczystości związane z niepodległością Polski, w tym kościele parafialnym świętego Floriana, gdzie przyjeżdżało bardzo wiele osób, przedstawicieli zakładów pracy ze sztandarami na te uroczystości, na msze za ojczyznę. Cóż jeszcze można powiedzieć, bardzo znamienne to, że robotnicy, w szczególności to była młodzi robotnicy z Bełchatowa, przyjeżdżali, ponieważ nie wolno było, bo kontrole były sztandarów w ogóle pokazywać. Dlatego w domu zakonnym jezuitów schowaliśmy te sztandary, do wersalki nawet, bo też baliśmy się kontroli. I w dzień mszy za ojczyznę te sztandary były właśnie rozkładane. Był sztandar Sigmatexu, gdzie kilka osób wiedziało o tym. Sztandar ze sklejek. Potem był sztandar z tego meblowego tutaj zakładu. Z Hortensji oczywiście. I do dzisiejszego dnia te sztandary ocalały. Sztandar taki na przykład z Hut, czy to Hortensja, czy też Witroma. Właśnie te sztandary były. Co dzisiaj się z nimi dzieje, to też jest zagadka. Czy te sztandary w dalszym ciągu są w jakiś sposób eksponowane. Poza tym wiemy, że nasz kościół, tak mogę powiedzieć, kościół jezuicki, nawiedzali inni ludzie, na przykład Solidarności. Pani Walentynowicz, gdzie była wystawa właśnie też powstania Solidarności. Również ten kościół był szczególnie kościołem, można powiedzieć, młodzieżowym, ponieważ blisko liceum Chrobrego, jak i też zwiedzali, przyprowadzali ze szkół młodzież, ponieważ to jest zabytkowy kościół. Dlatego przy okazji mogli zobaczyć i tę płytę na pamiątkę męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki.